Słuchajcie, jesteśmy już w Rosji. Wypogodziło się. Jest już 5:30 czasu tutejszego, miejscowego, bo do czasu kazachskiego trzeba było dodać godzinę, czyli automatycznie zrobiło się o godzinę później, czyli 16:30 czasu kazachstańskiego, 17:30 czasu altajskiego. Śnieg, który spadł przy drodze, się wytopił, ale na górach jeszcze go jest dużo. Rano było zimno, jak ruszaliśmy. A teraz jest całkiem przyjemnie. Teraz jest całkiem przyjemnie, a zobaczysz temperaturę? 6 stopni. 6 stopni, tak. No, te trawy pewnie wszędzie z boku będą jeszcze niestety mokre. Ale jest lepiej, bo z jednej strony jest zaorane, więc tam byśmy nie poszli, ale z drugiej strony są pastwiska. Albo zwykła trawa leży. Ale to może się jeszcze zmienić, zanim znajdziemy wodę. Tak, musimy znaleźć wodę. A żeby znaleźć wodę, musimy dojechać do miejscowości. A żeby dojechać do miejscowości, musimy przejechać przez te górki, które są przed nami. Czyli myślę, że jeszcze nie więcej jak pół godziny podjazdu, a potem będzie w dół. I co jeszcze? Byliśmy w bankomacie, płaciliśmy kasę. Udało się, udało się próbie. Tak. Moja karta już nie działa po prostu. No przynajmniej w bankomatach, bo może usługi zbliżeniowe działają, ale to na przykład dopiero się dowiesz gdzieś przy płaceniu w sklepie czy coś. Co jeszcze? Zrobiliśmy zakupy. Nie wszystko z listy, ale najważniejsze rzeczy są. Z głodu nie zginiemy. I kupiliśmy kartę do telefonu MTS-a za 300 rubli z pakietem 10 GB na miesiąc. Wystarczy spokojnie. No i tak. Ceny chyba są podobne do polskich. No tak, nie jest drożej, nie jest taniej. Może niektóre rzeczy, to jeszcze musimy to obadać. Ale jest drożej jak w Kazachstanie. Zobaczymy, ile chleb kosztuje, bo tego nie wiemy jeszcze. Jak widzicie, można spać w różnych budynkach, w różnych pomieszczeniach. Na przykład w zakładzie lakierniczym. Tu nawet jakieś auto jest lakierowane. Nie wiem, co to jest za marka, bo nie widzę żadnych znaków szczególnych na nim. A, tu coś jest. Kitajskie jakieś. Widzicie? To jest po chińsku. Czyli to jakieś chińskie auto. A może nie chińskie. Może koreańskie. Tak, to są pewnie znaczki koreańskie. No. A my spaliśmy. Po prostu tu był kawałek przestrzeni. Odgarnęliśmy miotłą, żeby nie rozkładać tego namiotu na brudnej podłodze. Rowery wstawione, ciepło dość. No i na zewnątrz był mróz, bo ja wychodziłem sikać, to było po prostu bardzo, bardzo zimno. A w ogóle jesteśmy w jakiejś bazie takiej autobusowej i poznaliśmy wczoraj Gienka i on nas tutaj zezwolił nam tu spać, otworzył. Powiedział, że tu możemy, a wcześniej wypiliśmy dwie flaszki wódki. Nie zamarzliśmy, także okej. Tam za bardzo się nie można rzucać w oczy, bo tutaj mogą być właściciele, którzy niekoniecznie się na to mogą zgodzić, że tu spaliśmy. No widzicie, tak wygląda ta baza. Są garaże, w których
się inne rzeczy też robią. No, a tu patrzcie, że jest lód. Ale w słońcu już będzie ciepło za chwilę. Jesteśmy już trzeci dzień w Rosji, w altajskim kraju. Zaczęliśmy jazdę, już mamy przejechane 10 km. Jak widzicie, w dość zimowych warunkach. To jest ten śnieg, który padał przedwczoraj i wczoraj w nocy jeszcze. Dzisiaj jest spoko, bo jest ładnie i przez to ciepło, ale w nocy było 10 stopni. Trenda właśnie nadjeżdża. Jak się jedzie? Bardzo dobrze. Bardzo dobrze, bo jest no, dość ciepło. Jest przyjemna pogoda, nie ma wiatru, jest pięknie. Piękny krajobraz. Tak, my jesteśmy na skraju gór. Nie będziemy jechać przez ten wysoki Altaj. Niestety, wymyśliliśmy jedną trasę i to ludzie powiedzieli, że tam nie przejedziemy na pewno. Wymyśliliśmy drugą. Tam też powiedzieli, że asfaltu nie ma i w tej pogodzie, no w takiej pogodzie jak wczoraj na przykład, albo przedwczoraj też byśmy nie przejechali. Tak. Niestety, latem trzeba będzie wrócić. Tak, wrócić i po prostu przejechać tak jak chcieliśmy do Mongolii. No. A to wiosną. To wiosną, no. A teraz mamy zimę. Ale gość mówił, że jest w prognozie na 10 dni ocieplenie. Bez deszczu, bez chmur, także myślę, że będzie... Jeśli codziennie będzie tak jak tak teraz, to będzie fajnie. No. Widzicie, a mówią, że Rosjanie są tacy źli, nie lubią Polaków, chcieliby napaść na Polskę, a to jest zupełnie na odwrót. Oni kochają Polaków. Nawet jedną z wiosek nazwali Warszawa. No jak można by to zrobić, jakby nie kochali Polaków? Wyobraźcie to sobie. Prawda? Tak. No, jeśli Rosjanie ją tak nazwali. Tak, jeśli Rosjanie... Polacy przyjechali. Tak, tam jest 34 km, ale chyba sobie odpuścimy tą Warszawę dzisiaj, no, nie? No trochę nie po drodze. Trochę nie po drodze i może być błoto. Ale jest Warszawa. No, pewnie ci jadą do Warszawy. Przejeżdżamy sobie przez altajską wioskę, w której spędziliśmy miło ponad godzinę czasu na... Doświadczyliśmy altajską gościnność. Tak, doświadczyliśmy altajską gościnność i to kafeczce, czyli po prostu w takiej jakby coś między barem a restauracją. Najpierw zastanawialiśmy się, czy by chleba nie zjeść po prostu gdzieś na zewnątrz w słońcu, ale nie było, nie jest do końca ciepło, żeby tak siedzieć. No, zwłaszcza na ziemi, a ławek nie było. Zwłaszcza na ziemi, tak, a żadnych ławek nie było. A tam była jedna jedyna kafe, która była już tam, nawet jak wjeżdżaliśmy do wioski, zreklamowana. No i tylko jak pod nią podjechaliśmy, to stał tam pan i zamachał ręką, żebyśmy podjechali. No to zapytaliśmy go, czy można posiedzieć w środku, ale że mamy swoje rzeczy, że mamy chleb i po prostu chcielibyśmy sobie w cieple posiedzieć. On mówi, nie ma problemu, wchodźcie. No to wzięliśmy wszystkie produkty i poszliśmy do środka. I tam dwie panie były bardzo miłe. Tak, jedna pani kucharka, a druga pani... Barmanka. Barmanko, tak. Kelnerko, kelnerka, sprzedawczyni. No, właścicielka. Właścicielka, tak. Wszystko. I zaraz było, a to ja wam zrobię herbatki. No to przyniosła po herbatce. A to spróbujcie naszego altajskiego miodu. Tak. Przyniosła pół takiej miseczki tego miodu. No i potem, czy chcecie gorący barszcz? No chcemy oczywiście. Tak. Pre-
Ukraiński. Ale tutaj nie jest ukraiński, tutaj jest po prostu tutejszy. To przyniosła cały talerz barszczu ze śmietaną, no, z mięsem w środku. Ja za chwilę zjadłem. To się pyta, czy dokładkę, nie? No, taki dobry warsztat, to proszę dokładkę. Tak. Oto, prawie zdążyliśmy zjeść jeszcze swój chleb. Tak. To jeszcze kaszy. Czy kaszę chcemy? Tak, czy kaszę chcemy. O, tak. No to już małą porcję. Ale była bardzo smaczna ta kasza. Tak. To była taka na mleku. Można ją było właśnie z miodem jeść i jeszcze z dodatkami. Tak, no a druga ważna i bardzo miła rzecz, to po prostu z nimi się bardzo dobrze rozmawiało. Nas pytali, jak jedziemy, skąd jedziemy, jaką trasą. I to była taka rozmowa. Ile to wszystko kosztuje, oczywiście. Tak, że oni byli tym wszystkim zainteresowani, że nie taka rozmowa na odczep, tylko fajnie się zgadało. Też nam opowiadali, że byli rok temu, czy w to lato. Jakaś para z Francji, ale z nimi się nie dało dogadać za bardzo, chowali się przed deszczem. Natomiast trochę nas postraszyli, że możemy nie zdążyć dojechać do Omska przed tym, jak przyjdą wielkie śniegi i wielkie mrozy. To jedna pani mówiła bardzo stanowczo 22. Nie, 20. 20? Tak. A, że 20, to tak. 20 października wypadnie śnieg i wtedy się już nie roztopi. I buran przyjdzie. No. I to będzie dokładnie za 10 dni. Bo dzisiaj jest. A skąd to wiesz? Albo ja tak mówię. Ale tak, w internecie w prognozie jest też, że się trochę ociepli. Jutro będzie, myślę, że cieplej. No, także mieliśmy bardzo miłe i ciekawą wizytę w kafeczce. No a teraz śmigamy dalej. Witam Was. Słuchajcie, dzisiaj postanowiliśmy, że nie będziemy się do nikogo wbijać, ani szukać gdzieś tam noclegu w jakichś u ludzi, bo tutaj zrobiło się bardzo ładnie. Nie ma śniegu, jeszcze jest ciepło w słońcu. Dojechaliśmy na taką rzeczkę i będzie to cała przyjemność dzisiaj nocować w namiocie. No, w nocy na pewno będzie mróz, bo w prognozie jest. Może nie minus 10 jak tej nocy dzisiejszej, może będzie tylko minus 4. Ale mamy ciepłe śpiwory, nie zamarzniemy. Mamy równą trawkę, obok rzeczkę, kąpać się też nie będziemy, ale przynajmniej jest rzeczka, tam obok jest droga, tutaj raczej nie będziemy widoczni, także fajnie, no, cała przyjemność po prostu też zostać raz na czas i spać w przyrodzie. Dobra, kończę, bo muszę pomagać rozstawiać namiot, zaraz Wam pokażemy, jak będzie już rozbity. No, i proszę bardzo. Namiot już stoi. Słońce jeszcze świeci. Zaraz się będziemy wprowadzać ze śpiworami, z matami i ze wszystkim, co jest potrzebne do spania. Czyli większość, przynajmniej w moim przypadku, jest w tym worku.